Czesław Michniewicz nie będzie już prowadził drużyny Brukbetu Termaliki Nieciecza. Kilkanaście godzin po ogłoszeniu tej sensacyjnej informacji już pojawiło się nazwisko faworyta do zgarnięcia jego posady. Mowa o Mariuszu Rumaku. To młody trener, jednak ma już spore doświadczenie na ekstraklasowych boiskach. Debiutował prowadząc Lecha Poznań, pracował też w Zawiszy Bydgoszcz, a ostatnio w Śląsku Wrocław, z którego zwolniony został 19 grudnia 2016 roku. Poprowadził te trzy zespoły w 143 meczach ekstraklasy. Po 26 kolejkach Brukbet Termalika plasuje się na 7 miejscu i ma 3 punkty przewagi nad 9 Pogonią, która jest w grupie drużyn walczących po rozdzieleniu ekstraklasy o utrzymanie. Najbliższy mecz drużyna Słoni rozegra dopiero 2 kwietnia po przerwie na mecze reprezentacji. Ich rywalem będzie lider Lotto Ekstraklasy Jagiellonia Białystok.